W dzielnicy Bończyk Tuwima odbyło się pierwsze spotkanie mieszkańców z prezydentem Mysłowic i jego urzędnikami w sprawie tzw. rewolucji śmieciowej. Nowe przepisy będą obowiązywały od 1 lipca tego roku. W materiale prezentujemy najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania. Jeśli chodzi o częstotliwość wywożenia śmieci mokrych z domów jednorodzinnych, podane jest raz na tydzień. Co jeśli to jest za mało? Mokre. To jest na 2 tygodnie. Co jeśli to jest za mało? Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy przy tych pojemnikach, które Państwo macie, to mogłoby być za mało. Ale pojemniki, proszę Państwa, wchodzi w życie nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach. Wojewódzki plan gospodarki odpadami, który też tutaj był przedstawiony na slajdzie, wprowadził nowe normy, jeżeli chodzi o wytwarzanie odpadów komunalnych. One są dużo wyższe w stosunku do tego, co w tej chwili jest produkowane. I Państwo w większości przypadków będziecie mieli też większe pojemniki. Proszę zaglądać do tej ulotki, którą Państwu przedstawiliśmy. Tam są wielkości pojemników w zależności od ilości osób, bo chciałam podkreślić, że to dotyczy domów jednorodzinnych. Bo w przypadku domów wielorodzinnych to są już przeliczenia, tak? Bo tam zazwyczaj jest więcej osób, innego rodzaju pojemniki, inna częstotliwość. W budynku, gdzie jest 66 mieszkań, na pewno znajdzie się jedna lub dwie osoby, które powiedzmy są nie w porządku ogólnie rzecz biorąc wobec pozostałej części społeczności. To mogą być dłużnicy, mogą być osoby, które mają już zasądzony jakiś wyrok eksmisyjny i trudno, jeżeli te osoby dzisiaj nie są w porządku wobec pozostałych, trudno na nich wymusić, żeby zajmowały się selektywną zbiórką śmieci. I pytam raz jeszcze, może innymi słowami, jaka będzie forma odpowiedzialności i kto będzie za to odpowiedział? Czy zarządca, czy cała wspólnota za to, gdy nagminnie będzie w pojemnikach pojawiały się nieselekcjonowane śmieci? No proszę Państwa, niestety w przypadku zabudowy wielorodzinnej to jest odpowiedzialność zbiorowa. Z przykrością to muszę powiedzieć, ale Państwo w ramach własnych wspólnot będziecie musieli się w jakiś sposób tak motywować, zachęcić do tego, żeby ta segregacja następowała. Nie jesteśmy w stanie, proszę Państwa, udostępnić każdemu pojemnika i żeby się każdy niezależnie rozliczał. Na początku na pewno będzie to trudne. I teraz my jako gmina, proszę Państwa, od tych spotkań z Państwem zaczynamy tą kampanię edukacyjną właśnie, informacyjno-edukacyjną, żeby Państwu o tym mówić. Będą dodatkowe informacje, będą plakaty, będzie kampania edukacyjna we wszystkich placówkach oświatowych, w lokalnej prasie. I no, mamy nadzieję, że ta informacja do jak największej ilości osób dotrze. O ile chodzi o płatność za pojemnik? Dlaczego od osoby, czy 50 jak pojemnik jest jeden? Czyli jeśli mamy 10 czy 5, to już jest około 15 zł na pojemnik. To jest jedna sprawa. Druga sprawa. Segregujemy odpady na 3 rodzaje. Czyli to mają być 3 pojemniki i za każdy płatny 3, powiedzmy, będzie 1, a reszta gdzie? Wolki bezpłatnie czy płatnie? Dlatego jest opłata od osoby, że pojemników generalnie, tych rodzajów, tak, będzie więcej. I teraz proszę Państwa, nie płacicie Państwo w zależności od ilości pojemnika, od wielkości. Jedynym kryterium jest ilość osób, tak? Jedna osoba będzie ponosiła koszt 60 groszy miesięcznie, tak? 3 osoby, złoty 80 miesięcznie. I teraz w tej cenie 60 groszy od mieszkańca za miesiąc jest wynajem pojemnika, łącznie w przypadku domów jednorodzinnych z tymi workami, nie ma żadnych dodatkowych opłaty za worki. W przypadku domów wielorodzinnych jest wynajem, zarządca wynajmuje pojemniki, te 3 rodzaje. Nie jest tak, że 60 groszy płaci za pojemniki na odpady mokre, 60 groszy za pojemniki na odpady suche i 60 groszy za szkło. Płaci tylko 60 groszy od mieszkańca za miesiąc, za wszystkie pojemniki, które zamówi. Pojemniki, wskazówka, jak zamówić pojemniki przez zarządców, jest w regulaminie. My również będziemy pomagać, jeżeli będą jakiekolwiek problemy z wyliczeniem. Jak zawsze przy wprowadzaniu wszystkiego, co jest nowe, jest wiele problemów. I to, co pani kierownik powiedziała, mnie się wydaje, że dosyć jasno i wyraźnie przedstawiła wiele tych tematów.
ona ani żaden z nas tu siedzący nie jest w stanie odpowiedzieć w szczegółach Państwu na wszystkie pytania. Ustawa jest tak skonstruowana, takie ma swoje walory, jakie ma, i miasto ma obowiązek wprowadzenia na takich zasadach, jakich ustawa to określiła. I to, że jest przygotowany regulamin zgodny z ustawą, to, że są przygotowane warunki takie zgodnie z ustawą, to, że zostały wyliczone takie, a nie inne odpłatności, to spowodowane było naprawdę szczegółową analizą. I to, co pani kierownik powiedziała, te 16 zł, które wychodziło dokładnie 16,38, tak? czy, to była kwota, która zabezpieczała między innymi o to, co pani również pyta. Natomiast niesegregowane wychodziły 23 zł, prawie 24. Po dyskusjach na komisji, po różnych sprawach, podjęliśmy decyzję 12-18. W gminach to jest różnie, 11-15, 11-14, 18-20, różnie to wygląda. 13, różnie naprawdę, szanowni państwo, to wygląda. Co jeszcze jest przed nami? My jesteśmy zobowiązani terminem do zorganizowania tego systemu do 1 lipca. Przetargi, system cały, który trzeba wprowadzić, to jest czas, który nas goni i obliguje. Natomiast ustawa w niektórych zapisach jest w Trybunale. Ja nie wiem, czy ona nie będzie zmieniona na przykład na zasadach zróżnicowania odpłatności. To jest przed nami, ale my dzisiaj o tym nie mówimy, no bo jak mówić, jak nie ma rozstrzygnięcia, tak? W związku z tym mówimy o tych wszystkich sprawach, które po prostu na dzień dzisiejszy możemy państwu przedstawić. Ja myślę, że tego typu spotkania są potrzebne, bo wiele tych tematów, wiele spraw się wyjaśnia. Natomiast pani zadaje bardzo słuszne pytanie, bo w zasobach komunalnych ileś jakiś procent nie płaci, tak? Kto za niego zapłaci? Szanowni państwo, ja chcę państwu powiedzieć tak, jak do tej pory w naszym kraju było tak, że sąsiad na sąsiada nie powiedział, a patrzymy, jak to mniej więcej działa na zachodzie, to szanowni państwo, do tego mniej więcej w tym kraju się też zmierza. Że nie będzie chciał płacić jeden za drugiego, tylko powie, przepraszam bardzo, tam jest 5 osób, a nie płacą. Tak, to ja się z panem zgadzam, ale niestety tak to na dzień dzisiejszy wygląda i to pokutuje. Mamy jak mamy. W związku z tym wprowadzenie tego wszystkiego u nas, jak zwykle, chce się wprowadzić coś bardzo szybko, bo my musimy bardzo szybko dogonić. Byli Hiszpanie, 15 lat wprowadzali, 15 lat, a my mamy na to prawie niecałe 2 lata. Na przygotowanie, wprowadzenie mało. Jeszcze mamy dawać rozstrzygnięcia, które tak do końca nie są jeszcze rozstrzygnięcie, bo jest takie zaskarżenie, bo takie. I to jest po prostu ta cała trudność. Ja oczywiście za chwilę jeszcze oddam. Nikt z nas nie jest w stanie odpowiedzieć do końca państwu w szczegółach na te zadane pytania. Są podjęte uchwały, są takie przygotowane przymiarki i tak samo jak państwo, tak i my się na tym uczymy. Taka jest prawda. Tu nie ma filozofów. I to po prostu trzeba naprawdę przyjąć. Natomiast zdecydowanie zeszliśmy z tą stawką. Zaproponowałem. Była nawet stawka zaproponowana 11 zł. Rada mimo wszystko przyjęła 12. I słusznie. Bo przetarg rozstrzygnie, jaka to będzie wysokość. I teraz jest następny zapis, bo to, co pani kierownik powiedziała, rada, jeżeli będzie stawka niższa, będzie mogła podjąć, może będzie chciała z tego skorzystać lub nie, uchwałę tak zwaną korygującą w dół. A państwo sobie wyobrażacie, jak przetarg się rozstrzygnie na przykład 13,50 i trzeba będzie podjąć uchwałę korygującą, ale w górę, no to dzisiaj mówimy, łupiecie nas i tak dalej, i tak dalej. To też jest prawda, bo to jest drenaż kieszeni. Ale po prostu tak to na dzień dzisiejszy wygląda. Stąd proszę państwa,
Ja nie odpowiem pani, bo nie odpowiem pani, kto za tych ludzi zapłaci. Ale taka jest prawda, że w... Ja pani też nie powiem, że w tej stawce wszyscy my płacimy, bo do dzisiejszego dnia wszyscy mieszkańcy za tych, którzy nie płacą w jakikolwiek sposób, za różne sytuacje, i tak płacimy. Wszyscy. Za wodę, za śmieci, za mieszkanie, za wszystko, co z tym jest związane. Taka jest prawda. Jest to tylko na dzień dzisiejszy policzone 12-18. Dzisiaj na wielorodzinnych, gdzie 7,50, 8,50, na jednorodzinnych granicach 10 do 12 zł, to się tak kształtuje na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi o domki jednorodzinne. Wywóz śmieci, ja nie mówię o wodzie i wszystkich innych sprawach. I tak to niestety wygląda, szanowni państwo. Ja to wiem.